Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk chce wyrzucenia religii z polskich szkół. PiS mówi wprost, ataki na Kościół stały się programem wyborczym Platformy Obywatelskiej. Zapowiedź walki z katolikami w Polsce padła już wcześniej z ust posła Platformy Sławomira Nitrasa. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. Przewodniczący Platformy Donald Tusk mówi o sobie tak. Ja jestem katolikiem. O Kościele mówi, że stał się on przedsiębiorstwem. Gigantycznym przedsiębiorstwem, nastawionym na zysk i właściwie niezainteresowanym ewangelizacją. Szef Platformy personalnie zaatakował też księży biskupów. Jakby chodziło dzisiaj biskupom o ewangelizację, o dobry kontakt z młodymi, to arcybiskup Jędraszewski nie mówiłby o LGBT tęczowa zaraza, bo za takie słowa idzie się do piekła. Donald Tusk mówi wprost, że religię trzeba wyrzucić z polskich szkół. Religia w szkołach z różnych powodów stała się jednym z najskuteczniejszych narzędzi laicyzacji młodego pokolenia Polaków. Zarówno ze względu na interes państwowy, jak i ze względu na interes Kościoła rozumianego jako zbiór ludzi wierzących. Nie powinniśmy mieć religii w szkołach. Tusk mówi wszystko, co w danej chwili chcą usłyszeć jego słuchacze, podkreśla socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Są pewne deklaracje, które na pewno są miłe Platformie Obywatelskiej. Potrzeby upiłowania, odpiłowania, przypiłowania katolików. No a teraz jednoznacznie deklaruje się, że w imię walki o ewangelizację, bo prawda, chce się likwidować religię w szkołach. Oburzenia słowami przewodniczącego Platformy nie kryje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu, mówił kardynał Stefan Wyszyński. To, co się dzieje w ostatnich dniach, bezpośredni atak na Jana Pawła II, ale też to, co powiedział wczoraj Donald Tusk podczas swojego wystąpienia. Szef resortu edukacji wskazuje, że Donald Tusk z systemowych ataków na naród, na Kościół uczynił program Platformy Obywatelskiej. Atakowanie Kościoła jest atakiem na Polaków bezpośrednio. I to jest dziś program Platformy Obywatelskiej. Systemowy atak na świętego Jana Pawła II, który sam nie potrzebuje obrony, bo broni się swoim życiem, swoim nauczaniem, swoimi dokonaniami, swoim gigantycznym wkładem w naszą wolność. Ale obrony potrzebujemy my, Polacy, przed takimi ludźmi jak Donald Tusk i przed takimi mediami polskojęzycznymi, którzy atakują Kościół, czyli atakują naród polski. Ręce precz od Kościoła, ręce precz od narodu polskiego. Do słów Donalda Tuska odniósł się dziś w Jaśle także premier Mateusz Morawiecki. Grozi nam dzisiaj to, z czym ruszył na trasę Tusk. Kolejna odsłona wojny polsko-polskiej. Szanowni Państwo, wyrazem tej wojny jest potężny atak mediów na naszą świętość, na Jana Pawła II. Szef rządu apelował dziś o obronę świętego Jana Pawła II. Trwa pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej. Do programu dołączyła Wielkopolska. Choroby układu krążenia są zmorą polskiego społeczeństwa. Odpowiadają za największą liczbę zgonów rocznie. Warto pamiętać, że blisko 10 milionów Polaków, to jest naprawdę ogromna liczba, ma problemy z nadciśnieniem tętniczym. Blisko milion jest podejrzewane o to, że ma niewydolność krążenia, więc to są liczby, które powodują, że trzeba bardzo kompleksowo odpowiedzieć z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej konkretnymi rozwiązaniami na właśnie zapotrzebowanie wynikające z tego problemu zdrowotnego. I tu z pomocą przychodzi Krajowa Sieć Kardiologiczna, która, jak zaznacza minister zdrowia Adam Niedzielski, przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Celem jest nie tylko profilaktyka, ale przede wszystkim skrócenie i możliwe najszybsze skierowanie pacjenta do specjalisty. Tutaj nałożyliśmy sobie wymóg, że każdy pacjent, który w ramach sieci będzie prowadzony, to jest pacjent, który ma mieć zapewniony standard, że w ciągu 30 dni uzyskuje dostęp do specjalisty. Chodzi o to, żeby pacjenci trafiali do kardiologów na wcześniejszym etapie choroby.
bo wcześniejszy etap choroby równa się większa skuteczność leczenia, akcentuje konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii i pełnomocnik resortu do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, profesor Tomasz Hreniewiecki. To wszystko będzie możliwe bez wydłużania kolejek do kardiologów, jeśli kardiolog w tym systemie będzie miał funkcję konsultanta, natomiast stałą opiekę będzie sprawował lekarz rodzinny. Przez ostatni rok pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej był prowadzony w województwie mazowieckim. W tym czasie zakwalifikowało się do niego ponad 2,5 tysiąca pacjentów. Teraz przyszedł czas na Wielkopolskę. Dzisiaj inaugurujemy Krajową Sieć Kardiologiczną pilotaż tutaj w Wielkopolsce. Wielkopolska jest obszarem, który z punktu widzenia leczenia kardiologicznego był i jest w zasadzie liderem w jednym z programów, który nazywa się KOS Zawał, który dotyczy takiego kompleksowego leczenia, kompleksowej opieki po zawale. Dlatego to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby uzupełnić, jeśli można tak powiedzieć, kompletność tego procesu leczenia. W Wielkopolsce pilotaż oficjalnie ma zacząć działać od kwietnia. Polska odzyskała cenny manuskrypt z dziełami Cycerona. Skradzione dzieło odnalazło się w Stanach Zjednoczonych. Manuskrypt z dziełami Marka Tuliusza Cycerona został skradziony pomiędzy 1961 a 1977 rokiem z Miejskiej Biblioteki we Wrocławiu. Biblioteka działała w bardzo prowizorycznych warunkach, w rozproszeniu, w kilku budynkach. Zbiory były bogate i nie do końca w pełni wszystkie zinwentaryzowane. Skradziony manuskrypt został odnaleziony w 2021 roku w nowojorskim antykwariacie. Na potwierdzenie autentyczności dzieła pozwolił mikrofilm wykonany w latach 50. Departament Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury rozpoczął zabiegi, aby odzyskać manuskrypt. Naszym zadaniem jako pracowników ministerstwa jest właśnie udowodnienie, że dane dzieło sztuki zostało utracone i że to odnalezione jest tym konkretnym, którego właśnie poszukujemy. To się udało. Amerykański antykwariusz zdecydował się na oddanie manuskryptu. Z tej okazji przyjechał do Polski. To jest niezwykle szczęśliwy dzień. Jestem przez wszystkich traktowany tutaj z niezwykłą serdecznością. Manuskrypt trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jest to dla nas ogromna radość, bo obiekt jest bezcenny. Polska poszukuje na całym świecie utraconych i skradzionych dzieł kultury, głównie z okresu II wojny światowej, przypomina wiceminister kultury Jarosław Selin. Baza strat wojennych, którą prowadzimy teraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawiera ponad 66 tysięcy rekordów, a ich liczba ciągle rośnie. To efekt naszych działań, dzięki którym nie tylko identyfikujemy straty, ale też przywracamy je do macierzystych zbiorów. W ciągu ostatnich 7 lat udało się odzyskać ponad 600 obiektów. Bachmut w obwodzie donieckim broni się pomimo szturmów wroga. Rosyjscy żołnierze z wyszkolonej grupy Wagnera atakują miasto ze wschodu. Ponownie pod rosyjskim ostrzałem znalazł się Cherson. Na miejscu wrogiego ostrzału na szosie Mikołajowskiej w Chersoniu zginęły 3 osoby, 2 są ranne. Minionej doby w obwodzie chersońskim zginęło 5 osób, co najmniej 19 jest rannych. 4-krotnie celem ostrzału były osiedla mieszkaniowe. Ukraina dalej walczy o Bachmut w obwodzie donieckim. Miasto jest nieustannie ostrzeliwane przez wyszkoloną rosyjską grupę Wagnera. Linię frontu wyznacza teraz rzeka Bachmutka. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na naszych żołnierzy, którzy bronią Ukrainy w obwodzie donieckim. Każdego dnia dają dobre powody do wdzięczności, dają dobre rokowania dla Ukrainy. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiosną wojska ukraińskie ruszą z ofensywą, przekazał dowódca sił lądowych generał Oleksandr Syrski, który przebywa w Bachmucie. Do obrony miasta zaangażowano siły i zasoby, które nie pozwalają przeciwnikowi przesuwać się do przodu. Z uwagi na to, że jednostki ukraińskie mogą prowadzić ostrzał z ufortyfikowanych budynków na zachodzie, obszar ten stał się strefą śmierci, co może stanowić duże wyzwanie dla sił Wagnera, próbujących kontynuować frontalne natarcie na zachód. W Kijowie przebywała wczoraj premier Finlandii. Zadeklarowała, że kraj jest gotowy do przekazania Ukrainie wycofanych z eksploatacji myśliwców FA-18. Przekazaniu samolotów sprzeciwia się jednak szef resortu obrony Finlandii.
I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18:05. Zapraszam.